Michael Worth w filmie Żelazne pięści. W pozostałych rolach muzyka zdjęcia scenariusz reżyseria. BG A84, stawiam 20 na kowbojów. Jak to moje konto nie jest odpowiednie? Nie rozumiem. Dobra, zadzwonię później. Nie bądź głupi, Jim. Nie masz dokąd uciec. Przepraszam, ale mam trochę kłopotów z zebraniem całej sumy. Lekka. To mnóstwo pieniędzy, niełatwo było je zdobyć. Nie wydawało ci się tak dużo, gdy je stawiałeś. Chyba mnie trochę poniosło. A co odpowiedziałeś, gdy pytałem, czy cię na to stać? Nie pamiętam. Pewnie byłem trochę zalany. Powiedziałeś, nie ma sprawy. Naprawdę? Tak. Spóźniłeś się i musisz zapłacić karę. Będziesz miał pieniądze jeszcze dziś? Tak, dziś. No to musisz wracać do domu piechotą. Piechotą? Mamy tu faceta, który nie chce zapłacić rachunku. To kłopot kierownictwa, szefie. Ty reperowałeś jego wóz. Nie widzę związku. Mówi, że słyszy w silniku jakiś hałas. Idź to sprawdzić, ale nie dawaj mu kluczyków, dopóki nie zapłaci. Gotówką. O, jaki wielki chłop. Prawdziwy książę. A, samochód Maxa jest gotowy. Odwieź mu go do biura. Słyszę jakieś brzęczenie. Dla mnie chodzi jak zegarek. Nie słuchaj silnika, tylko mnie. Słyszę brzęczenie.
Może obluzowała się jakaś śrubka. Nie przeciągaj struny. Człowieku, to był wrak, a ja tchnąłem w niego życie. To był cud, a za cuda trzeba płacić. Pocałuj mnie w dupę. Dobrze, Dale, wal go. Dale, rozwal mu łeb. A mówiłem, że to robota dla kierownictwa. Mam nadzieję, że ubezpieczenie to obejmuje. Świetnie się spisałaś. Przefaksuj to panu Schiffmanowi. Dobra robota, Wendy, dziękuję. Max? Cześć, Dale. Jak się masz? Chodźmy do biura. Chodzi lepiej niż nowy. Na pewno chodzi lepiej niż ty wyglądasz. Tak, mieliśmy w warsztacie mały wypadek. Nie rozumiem, dlaczego się stamtąd nie wyniesiesz. Masz wykształcenie, jesteś inżynierem. Przyjąłbym cię w każdej chwili. Nigdy nie zrezygnujesz, Max? Nie mogę patrzeć, jak marnujesz swoje możliwości. Nie marnuję. Kocham samochody, pracuję nad kilkoma projektami nowych silników. I jestem szczęśliwy, Max. Dobrze. Oddaję się. Dzięki. I'm tired of this living. I get tired of the life. It's all taking no giving. Barry! Barry! Tyler Green, Daniel Lee, Coppola. Ile? Z 5? Raczej 8. Jak się masz? Nie mogę narzekać. Myślałem, że trafiliście coś większego i wyjechaliście na dobre. Nie mogliśmy wszystkiego tak zostawić. Byliście najtwardszymi zawodnikami, jakich widziałem. Teraz jestem kochankiem, a nie zawodnikiem. Napijecie się? Daj dwa piwa. Śledziłem twoją karierę do 89, a potem gdzieś cię wcięło. Myślałem, że poszedłeś na emeryturę. O nie. Trenowałem po śmierdzących salach drugoligowców. Postanowiliśmy wrócić teraz na stare śmieci i rozejrzeć się. Świetnie. Cieszę się, że was widzę. Powroty są miłe, Barry. Co podać, Dale? To co zwykle? Nie, dostałem już to co zwykle. Teraz chciałbym załapać trochę szczęścia. Szczęścia nie ma, chłopie. Musisz zadowolić się piwem. Może być. Dzięki. Pora, żebyś się stąd zmył, mały. Nie wydaje mi się. Podoba mi się tutaj. Spokojnie, facet. Nikt cię o nic nie pytał, piękniśu. Chłopaki, odczepcie się, dobrze? Ruszysz się, kiedy powiem ci, że możesz, piękniśu. Myślisz, że jest ładny? A, niczego sobie. Zgadzamy się z tobą. Jest naprawdę ładny. Nabijasz się ze mnie? Nie, nie, nie. Zgadzamy się tylko w tym, że jest dość ładny. Nieźle przyjmuje ciosy, nawet całą serię. Szybki jest, on mi kogoś przypomina. Tak, worek treningowy.
Jak sobie radzi Dale? Tak jak zwykle. To był duży błąd. Chodź, Dale, idziemy. Nic ci nie jest? Spadajmy stąd. Dzięki, Barry. Doceniamy to. Uważajcie na siebie. Barry, kim byli ci ludzie? Tyler Green i Daniel Lee. Tyler był świetnym trenerem, ale zaczął popijać, a ten mały był kiedyś najlepszy i chyba nadal nim jest. Ej, champion. Masz ochotę na piwo? Lepiej byś mi pomógł, a nie stawiał piwo. Miałbym zniszczyć taką koszulę? Kosztowała mnie $150. Jedyna w swoim rodzaju. Wspaniale wyglądasz. Może byś przeszedł na zawodowstwo? Proponuję ci spędzenie cudownego wieczoru. Czy to będzie noc podobna do tej u Barstów, gdzie spędziliśmy tydzień w areszcie? O tamtym zapomnij, przyjęcie będzie u tego bogacza. Wprowadzi nas mój kuzyn Jeff. Chodź, spadamy stąd. Było mi bardzo miło, Barry. Uważajcie na siebie, chłopcy. Trochę się oporządzę. Wypijesz w tym czasie piwko. Czy ta rzecz pochodzi z twojego domu? Jaka rzecz? No ten, bocian czy... Fleming. Tak. Ukradłeś go? Wiem, że Michelle by ci go nie dała. Nie zabrała go, dałem jej wszystko. Potrzebowałeś Kate domu, no i wszystkiego. Wszystkiego? Firmy, domu. Wypruwałeś sobie żyły, żeby to zdobyć. Nie, pragnąłem tego dla niej i dla Kate. Ty kompletnie zwariowałeś. Zbyt często przebywam z tobą. Pojedziemy twoim wozem. Trochę ostatnio szwankuję. Co ty wygadujesz? Chodzi jak szwajcarski zegarek. Regulujesz go 2 razy w tygodniu. Dobra. Poza tym, dziś jedziemy na imprezę z klasą. Klasą, ty... Nazwisko? Jestem kuzynem Jeffa Langstona. Nie mam żadnych gości przy jego nazwisku. Wejdę do środka, wywołam go i wszystko wyjaśnimy. Kluczyki. Sam zaparkuję. Ja muszę to robić. Nic nie rozumiesz. Gdyby coś się stało z tym samochodem, mój przyjaciel by cię zabił. O wilku mowa. Uważaj na nich, mogą zjeść całe jedzenie i porwać kobiety. Kuzynku, przeprowadź nas przez ten checkpoint, Charlie, to może zostawimy ci jakieś resztki. Oni są w porządku. Chodźmy na przyjęcie. Ładna koszula. Dziękuję.
To niewiarygodne. Ej, popatrz, tam jest kongresmen Fulton. A tam koło kominka to chyba burmistrz. A popatrz na nią. Coś podać? Kim ona jest? To Julie Weaver. Czy mogę zamówić Julie Weaver? Może lepiej coś w pańskim tempie. Ej, powiedz prawdę. Za wysokie progi. Potrafisz pojechać 100 na godzinę? Nie ma mowy. Ona jeździ 110. Zobaczymy. Matt, daj jej spokój. Julie Weaver, szkoła Westlake, prawda? Nie. Nie, nie mówię, że byłaś w tej szkole, tylko że chodziłaś z tym chłopakiem, a on był w Westlake. Ty mi to powiedz. To było tak dawno, że nie pamiętam. Jak się miewasz? On nie zawsze jest taki, ale najczęściej jest. Szczerość nigdzie cię nie zawiedzie. Nigdzie się nie wybieram, więc wszystko gra. Matt Sheldon. A to Dale Harwell. Chyba nie widziałam waszych nazwisk na liście gości. Dopisano nas w ostatniej chwili. Miło was poznać. Uważaj, żeby nie wpadł w kłopoty. Chwileczkę, nie słyszałaś jeszcze mojej historii? Słyszałam. Więcej razy niż przypuszczasz. Twoi przyjaciele? Koledzy ze szkoły. Zajmuj się ważniejszymi gośćmi. Mają być w dobrym humorze, gdy zaczną robić zakłady. Nie można ani chwilę zapomnieć o interesach? Nigdy więcej się tak nie zachowuj. Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Czeka nas fascynujące, pełne wrażeń popołudnie. Wystawiam dziś nowego zawodnika i jak zwykle, limitem stawek jest tylko głębokość waszych kieszeni. Chodźmy może na zewnątrz, popatrzmy na walki. Panie i panowie, w niebieskim narożniku, prosto z dojo w Okinawie, jedna z gwiazd Petera Gallaghera. Zawodnik, który jest zły. Zawodnik, który jest groźny, walcząca maszyna, Hiroshi Tanaka. A w czerwonym narożniku po strach ulic w Compton, dziki i groźny Jimmy Zwycięzca. Dobry zawodnik może się tu nieźle obłowić. Znasz kogoś dobrego? Możliwe. I nie zapomnijcie, dziewczyny w kwiecistych sukienkach zbierają zakłady. Dziś obstawiamy pana Tanakę w stosunku 6-5. Niech wygra najtwardszy. Przygotujcie się do walki.
Widziałeś to? Tak, ale żałuję. Nie, chodzi mi o walkę. Ten facet zgarnął górę Force. Tak, a drugiego wynieśli. Co jest? Wchodzisz tam, młócisz go i zmywamy się. Coś ci powiem, może chociaż raz ty tam wejdziesz, rozwalisz faceta, ja będę wesoły? Panie i panowie, pora na współzawodnictwo. Każdy z was może stanąć na ringu z mistrzem Petera Gallaghera, Wiktorem, niszczycielem, Bragiem. To najnowszy nabytek, prosto z byłego bloku wschodniego. 2000 dolarów dla mężczyzny, kobiety lub dziecka, które wytrzyma 2 minuty na ringu z Wiktorem Bragiem. Wytrzymałbym z nim 2 minuty. Wystarczy tylko walić i robić uniki. Dobra, stary. Ja mu skopię tyłek. Matt, to jest głupie. Matt, przestań, nie wchodź tam. Ten facet cię zabije. Matt, wracaj, człowieku. Jak się nazywasz? Matt Sheldon. Panie i panowie, powitajmy gorąco Matta Sheldona. Matt, to idiotyzm. Zejdź stamtąd. Podejdźcie do siebie, przygotujcie się do walki. Dobrze, Tarzanie. Zatańczymy rock'n'rolla. Matt, przestań! Złeś stamtąd! Odpuść sobie! Nie warto, człowieku! Przestań! Piętnaście sekund. Dziesięć sekund. Mamy zwycięzcę. Teraz zatańczymy rock'n'rolla. Oddychaj. Głęboko. Trzymaj. Zarobiłeś się. Trzeba go zawieźć do szpitala. Za kilka minut będziesz w szpitalu. Nie, nie. Wracajmy do ciebie. Nic mi nie jest. Zobacz. 2 palce. W porządku? Jesteś pewien? Tak. Już nieraz dostałem w dupę. Matt? Hey, man,
Będę robił omlet. Chcesz, Matt? Matt. Co ty robisz? Cały zesztywniejesz. Matt. Matt. Gdy Matt i ja byliśmy dziećmi, zawsze bawiliśmy się razem. Pamiętam, że on zawsze był zabawny. Był wesoły, ciągle opowiadał kawały. A nie bał się nikogo ani niczego. Wszyscy go kochaliśmy. Będzie nam go brakowało. Chodź, Dale. Złap linę. Jeszcze jednego? Nie, muszę otrzeźwieć. Kawę? Tak, czarną. Co byś powiedział o człowieku, który pozwolił, żeby zabito jego przyjaciela? Powiedziałbym, że masz szczęście, że żyjesz. Gallagher mógł ich powstrzymać. Wiedział, że Bragg zabije Matta. I co możesz na to poradzić? Będę walczył z Braggiem. Nic nie zrobisz Gallagherowi, nawet jeśli zabijesz Bragga. Jego obchodzą tylko pieniądze, więc lepiej nie wariuj, Dale. Masz dobry lewy sierpowy, ale ludzie Gallaghera to są zawodowcy. Nie stawiałbym zbyt wiele na ten twój lewy sierpowy. Powiedz, że przyszedłeś zapłacić za remont samochodu. Śmieszny z ciebie facet i masz rację. Przyszedłem wyrównać rachunki. Możemy poczekać do końca tej piosenki, to moja ulubiona. Spokojnie, chłopaki. Darmowa kolejka dla wszystkich, zapomnij o tym. No chodź! Naprawdę uważasz, że nie mam szans z Braggiem? Najmniejszych. Poza tym jesteś mi winien piwo. Blokowanie ciosów własną twarzą może cię zaprowadzić na cmentarz, gdzie leżą już twoi przyjaciele. Wstań. Spokojnie, Dale. Nie chciałbyś się z nim zmierzyć. Nie wtrącaj się, Barry. Wstań. Postaraj się o najlepszy cios. Ja nie wstanę. Jeśli sobie życzysz. Widziałeś? Każdy dobry zawodnik, każdy zawodnik Gallaghera poradzi sobie z twoim ciosem. Wiedziałem, gdzie uderzysz, zanim w ogóle pomyślałeś, że zadasz cios. Hej, człowieku, nie przegrałem jeszcze żadnej walki. Z nim przegrałeś. Posłuchaj dobrej rady i trzymaj się z daleka od Gallaghera. Jesteś mi winien piwo. Barry, daj trochę lodu, najlepiej całe wiadro. Ten chłopak ma żelazne pięści. Moja ręka.
Czego tu chcesz? Jestem specjalnym gościem, honorowym. Będzie pan musiał raczej stąd odjechać. W porządku. Puśćcie go. Dlaczego wróciłeś? Nie słyszałaś o Macie? Jeff mi mówił, przykro mi. Niewiele mu to pomoże. Czyżbyś chciał tu coś dla niego zrobić? Jeśli wejdziesz na ring, też pewnie umrzesz. Ale nie mogę tego tak zostawić. Już dawno przestałem brać udział w przegranych walkach. Spróbuj tego. Życie jest wtedy o wiele łatwiejsze. Widziałem cię z Gallagherem. Nie jest ci łatwo. To jest mój problem, nie twój. Masz rację. Gallagher ma tylko zawodowców. Płaci im, aby zwyciężali. A za co tobie płaci? Ciebie na to nie stać. Mam nadzieję, że jego pieniądze ogrzewają cię w nocy. Chcę z nim walczyć. Nieważne, skończysz tak samo. Trzeba nauczyć się szacunku, panie Happel. Pokonaj słabszego zawodnika, a może wtedy pozwolę ci zmierzyć się z Bragiem. Do zobaczenia za 60 sekund. Niezły kogut. Panie i panowie, oto nowy zawodnik. Masz jakieś nazwisko, dzieciaku? Dale Hartwell. W narożniku stoi już nasz zawodnik. Powitajmy ciepło Dale'a Pięknisia Hartwella. Rzeczywiście przystojny. Zmierzy się z olimpijskim złotym medalistą. Oto gwiazda naszego zespołu. Bucci, rzeźnik Tahata. Pokaż się tu jeszcze raz, a nie wyjdziesz o własnych siłach. To jasne?
Chyba miałaś rację. Mam nadzieję, że postawiłaś na tego drugiego. Kiepsko wyglądam. Lepiej nie startuj w konkursie piękności. Jutro mam zabrać córkę na kucyki. Będę musiał znaleźć jakieś wytłumaczenie dla mojej nowej twarzy. Co powie na to twoja żona? Była żona. Pomyśli to, co zawsze, że się przeliczyłem. Coś w tym chyba jest. Nie mów, że się z nią zgadzasz. Stoisz i flirtujesz ze mną. Chyba naprawdę lubisz ryzykować. Jeśli tylko warto ryzykować. Wrócę lepiej do naszych gości. Jasne. Jeszcze szef wstrzymać się wypłaty. Musisz być takim palantem? Nie muszę. Nie rozumiem tylko, dlaczego ty musisz być z takim facetem. Wielu rzeczy nie rozumiesz. Uważaj na swoją piękną buzię. Spóźniłeś się. Co robiłeś? Kupowałeś okulary? Gdzie jest Kate? Zaraz zejdzie. Co się uderzyłeś? Co niedzielę musimy prowadzić te hiszpańskie przesłuchania? Myślałem, że kupiłem sobie rozejm, kawałek ziemi niczyjej. Czy to ma jakiś związek ze śmiercią Matta? Dlaczego ciągle musisz podejmować złe decyzje? Zawsze źle na tym wychodzisz. Tato! Cześć mała, jak się masz? Świetnie, za to ty wyglądasz okropnie. Tak, zaciąłem się rano przy goleniu. Naprawdę? A goliłeś się przed, czy już po walce? Wróćcie punktualnie, dobrze? Dostanę buzi? Cześć, mamo. Przykro mi z powodu wujka Matta. Mnie też. Rzeczy nie zawsze przybierają taki obrót, jaki byśmy chcieli, ale ciebie to nie spotka, prawda? Kochanie, ja zawsze będę z tobą. Jest bardzo ładna. Ma to po mnie. Odjechałaś daleko od domu. Mam tu pewne sprawy. Muszę robić dobre wrażenie. Niech ci to nie uderza do głowy. Postaram się. Kochanie, chodź tutaj. To było świetne. Chyba jeszcze się nie znamy. Cześć, nazywam się Julie Weaver. Jestem przyjaciółką twojego taty. Bliską? Nie bardzo, po prostu przyjaciółką. Jesteś mężatką? Nie jestem. To świetnie, więc możesz zostać z nami na piknik. Może ona nie ma czasu, kochanie. Nie jesteś chyba zajęta. Chyba nie. Potrafisz gotować? Gotuję wspaniale, miałam kiedyś restaurację. Uwielbiam osobko. Osobuko? Panie Green, śpi pan? Nie, marzę o świecie bez głupich pytań. Czego chcesz? Jeszcze raz mi przywalić? Nie, chcę, żebyście mnie trenowali. W jakim celu? Chcę walczyć. Chcę wrócić do Gallaghera i pokonać Brega.
Będziesz miał pewne niewielkie szanse, jak kupisz sobie pistolet. I to duży. Mówię poważnie. My też. Pokonam go. Potrzebuję tylko trochę treningu. Będziesz miał szansę pokonania Brega, jak przesuniesz jeden z tamtych głazów. Który? Jeśli go przesunę, będziecie mnie trenować. Nie poruszysz go nawet i nie pokonasz Braga. Jak już mówiłem, kup sobie pistolet. Tak, duży pistolet, a jeszcze lepiej dwa. Dwa pistolety. Dwa wielkie pistolety. Co on wyprawia? Chyba jednak trzy pistolety. Co on robi? Nie wstawaj, będziesz bezpieczniejszy. Tak wszystkich trenowałeś? Leż i czekaj, aż będą cię liczyli? Hej, nie potrzebujemy ogrodnika. I co? Umowa stoi? Przyjdź jutro. Dobrze. Możemy zacząć i dziś. Wygląda na to, że już zacząłeś. Jutro. Dobrze. Jutro. 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 O czym myślisz? O niczym. Nie można myśleć o niczym. Mogę myśleć o czym tylko zechcę. Dobrze. Co się z tobą dzieje? Czuję się tu jak więzień. Rozejrzyj się, mała. To nie więzienie, raczej pałac. Tak, dla mnie i czarnego rycerza. Co to ma znaczyć? Nie chcę się kłócić, ale... Muszę postanowić, co robić dalej ze swoim życiem. Pamiętasz, kiedy cię poznałem? W twojej restauracji groziło bankructwo, a ty byłaś już jedną nogą na ulicy. To był przynajmniej mój interes i moje długi. Tak mi się odpłacasz za moją dobroć? W jakiś sposób dobroć zamieniła się w nadzór. Czy chodzi może o Dale'a Hartwella? Nie. Nie wyobrażaj więc sobie, że ode mnie odejdziesz. Sama nie dasz sobie rady. Czyżby? Owszem, jeśli odejdziesz, znajdziesz się tam, skąd przyszłaś, na samym dnie. Przestań. Przestać co? Nawet jeszcze nie zaczęliśmy. Nie zupełnie. On nic nie zrobił. Zacząłeś bez niego. Nic nie zrobiłem. Nie mogę cię stąd dosięgnąć. Widzisz, dobrze. To twoja pierwsza dobra reakcja. Nie rób nic, dopóki przeciwnik nie znajdzie się w twoim zasięgu. Musisz być odprężony. Niech on się eksploatuje, a ty masz być spokojny. Oszczędzaj energię. Atak, relaks. Atak, tak to rozgrywaj.
Dobrze. Wspaniale. Nic się nie stało, przykro mi. Powodzenia następnym razem. Dobrze, stop. Popatrz na mnie przez chwilę. Dobrze, proste podstawowe ruchy. Jaka jest różnica między moim podejściem a twoim? Zatrzymujesz się między atakami. Nie zatrzymuję się, obserwuję, uczę się. I oglądam efekt mojego ataku. Przeprowadziłeś zwarcie, zadałeś ciosy, ale nic z tego nie wyniosłeś. Wywieram na niego nacisk. Masz tylko jedną szansę, żeby wygrać. Musisz być cierpliwy. Poznać słabe punkty przeciwnika i bezlitośnie wykorzystać je. Spróbuj go trafić. Ej, zaczekaj. Co ci przedtem mówiłem? Daniel wie, gdzie uderzysz, zanim jeszcze wykonasz cios. Widocznie jest jasnowidzem. Nie, za bardzo się starasz. Odpręż się, sygnalizujesz każdy cios. Im mniej postawiliście, tym mniej wygraliście. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Podnieś gardę. Zaraz oberwiesz. Tak, widzę. Stop, obserwacja. Zmiana taktyki i cios. Zaczekam w samochodzie. Jesteś pewna? Możesz iść ze mną. Zostanę. Dobrze się bawiłeś? Świetnie. Twoja twarz też wygląda lepiej. Dzięki. Kim jest ta blondynka? Nazywa się Julie Weaver. To twoja dziewczyna? Jeszcze nie wiem. Chodźmy do środka. Cześć, tato. Cześć. Oddychaj brzuchem, nie piersiami. Wyobraź sobie, że wdychasz mgłę. Niech wypełnia całe twoje ciało. Wyobraź sobie, że... No nie, nie wierzę.
Ładne mieszkanie. Chyba tak. Nie moje. Wiem. Nie osądzaj mnie, Dale. Nie osądzam, tylko po prostu nie rozumiem. A co tu rozumieć? Gallagher jest dla mnie dobry. I co z tego? Jesteś mu dłużna. Nie. Nie miałam powodu, żeby od niego odchodzić. Mogę ci go dać. Tobie nie chodzi o mnie. Chcesz się tylko odegrać na Gallagherze. Naprawdę tak o mnie myślisz? Gallagher cię skrzywdził, teraz ty chcesz dopiec jemu. Julie, jestem tu tylko ze względu na ciebie. Widocznie spodziewam się po ludziach najgorszego. To przez to twoje towarzystwo. Jak smakuje? Dobre, nawet bardzo. Gdzieś się tego nauczyła? To mój własny przepis. Jesteś pełna niespodzianek. Podnieś rękę. Uderzę cię. To nie przeze mnie. Sam zadałeś sobie ból. Bo jesteś sztywny jak dom. Łamiesz się, a nie poddajesz. Przyjmuj łagodnie ciosy. Podnieś rękę. Dobrze. Dobrze. Dajcie spokój, chłopcy, nie mam nastroju. To go sobie popraw. A nie byłoby prościej, gdybyś mi zapłacił? Peter? Jak książka? Co słyszałeś o tym Hartwellu? Tylko tyle, że trenuje ze swoim starym przyjacielem, Tylerem Greenem. A nie wiesz, jak mu idzie? Nie słyszałem. Padnij do nich, rozejrzyj się, zobacz, jak mu idzie. Zorientuj się, na co Green go szykuje. Nigdy nic nie wiadomo. Może uda się na nim trochę zarobić? Dobrze, szef.
W porządku, chłopaki. No, wyjmijcie trochę zielonych. Sypnijcie forsą, chłopcy. Nie przyszedłem tu dla zdrowia. Pamiętam tego faceta. Widziałem go u Gallaghera. To Hiroshi Tanaka. Walczył dla Gallaghera. Jest niezły. Nie lekceważ go. A nie myślę. Widziałem, jak rozwalił faceta na ringu. O tym nie myśl. To nie twoje zmartwienie. Po prostu ty go załatw. No, do roboty. Coppola, Taylor Green. Słyszałem, że wróciłeś do biznesu. Mogę popatrzeć? Proszę. Nie daj się ponieść, Dale. Nie daj się ponieść. Wspaniale. Świetnie się spisałeś. Ładna walka. Chyba mamy dobrego przeciwnika dla Braga. Tak, mały przeszedł długą drogę. Zbliża się duży turniej. Będziemy gotowi. Naprawdę? Czemu nie? Mamy niezłego zawodnika. Chodzi tylko o to, że już dawno cię u nas nie było, od czasu tego niefortunnego wypadku. Może... Czekaliśmy na odpowiedni moment. Powodzenia. Świetnie wyglądasz, mały. Co za palan. No i co z tym turniejem? Nie martw się, skup się na Wiktorze Bragu. Teraz chcecie przez to powiedzieć, że już jestem gotowy? Nie wiem, Daniel. Byłem pewien. Musisz jeszcze dużo pracować. Twoja twarz to nadal worek treningowy.
thought of you going back to him. Don't ruin this, Dale. Take it for what it is. What is it? Something good for right here and now. What about tomorrow? I try not to think about tomorrow. Szef cię wzywa. Spędziłaś miły wieczór? Spokojny. Naprawdę? Podobno miałaś towarzystwo. Ty sukinsynu, śledziłeś mnie. Dlaczego się spodziewałaś? Nie myśl sobie, że mnie oszukasz. Nie zaczynaj lepiej. Byłam tu wczoraj po południu i widziałam cię z tą dziewczyną. Ile to już trwa? A więc chcesz się na mnie odegrać? Nie. Wcale o tobie nie myślałam. Mam już tego dosyć. Nic z tego nie będzie. Odejdziesz, kiedy ja ci na to pozwolę. A, Julie, jeśli znowu spotkasz się z tym typkiem, to go po prostu zabiję. Jak możesz tego słuchać? To wspaniała muzyka. Telefon do ciebie. Kto dzwoni? Nie wiem, jakaś dziewczyna. Więc dlaczego od razu nie powiedziałeś? Cześć, Dale to ja. Nie jesteś chyba zbyt szczęśliwa. Nie mogę więcej się z tobą spotykać. Co ty wygadujesz? Gallagher wie. Ktoś nas obserwował. On cię zabije. Spokojnie, umiem o siebie zadbać. Nie umiesz. On załatwi każdego. To beznadziejne, Dale. Trzymaj się ode mnie z daleka. Julie! Co to znaczy, że nic mu się nie stało? Cholera, wszystko muszę robić sam? Już tu jest. Proszę, proszę. Tyler Green i Daniel Lee. Co za niespodzianka. Miło tu. Wydaje się to nieco mniejsze niż zapamiętałem. Czy to wizyta towarzyska? Interesy. Czym mogę wam służyć? Chcemy wziąć udział w turnieju. Jakby to wyglądało, gdybyś wpuścił na ring Kaleka? Zamknij mordę, dobrze? Wiesz, o kim mówię. O Dale'u Hartwellu. A jeśli powiem nie, nie powiesz. Można na tym zarobić niezłe pieniądze. 8 osób w turnieju, pojedyncze eliminacje, 25 tysięcy dolców wpisowego, 200 kawałków, jeśli twój człowiek przeżyje do końca turnieju. Dobrze wiesz, że nie mamy takich pieniędzy. To już nie moja sprawa. Wchodzicie albo nie. Jeśli chodzi o mnie, jesteście marnymi drugoligowcami. Daniel był najlepszy, dopóki się z tobą nie zadaliśmy. To już starożytność, panie Green. Przyniesiecie pieniądze, wejdziecie na ring. Zakładaj rękawice. Gotowe? Zaczynamy. O co chodzi? Walka przeszła nam koło nosa. Co chcesz przez to powiedzieć? Gallagher chce 25 tysięcy wpisowego.
dla mnie nieosiągalna suma. Mam ze 2000. Możemy zebrać 5, ale to nadal o wiele za mało. Przykro mi. Wiesz, że bardzo ciężko na to pracowałeś. Pragnąłem tego bardziej niż czegokolwiek. Dlaczego nie wróciłeś do Gallaghera? Co masz na myśli? Tego menadżera. Powiedział, że nie wróciłeś od czasu wypadku. Jakiego wypadku? Powiedzcie prawdę. 8 lat temu trenowałem Daniela. Gallagher chciał, żebyśmy przegrali walkę. Nie zrobiliśmy tego, jasne, że nie. Nie zgodziliśmy się. Wyjechaliśmy samochodem na walkę, zza rogu wyskoczył inny wóz i zmiażdżył Danielowi nogę. Nigdy nie znaleziono tamtego kierowcy i Daniel nigdy już nie walczył. Nie mogliśmy dowiedzieć, że to Gallagher. To był on, na pewno. Wiedziałem, że bierzecie w tym udział. Nie dla pieniędzy. Więc zrealizujemy to. Obiecuję. Jak chcesz tego dokonać? Spotkajmy się w barze za 2 godziny. Lubię tego chłopaka. Przykro mi, staruszku, ale to już koniec podróży. Max. Cześć, Dale. Jeśli masz kłopoty, oferta pracy nadal aktualna. Potrzebuję pieniędzy od razu. To jest prawdziwe cudo. Tylko ja nad nim pracowałem, naprawdę. Świetnie się spisałeś. Powiem ci, co zrobimy. Dam ci od razu 10. Nie, Max, jest 2 razy tyle. No, możesz mnie namówić na 14. 17 jest twój. 16. Nie mogę. Gotówką. Zgoda. Dwa tysiące za mało. Co do cholery zrobiłeś? Sprzedałem wóz. Sprzedałeś samochód? Nie wierzę ci. Tak, ale bez 2000 nadal nie możemy walczyć. To niedużo, ale ja mam 42 dolce. Nie mogę wziąć od ciebie forsy. Poważnie. Też bym się do tego dołożył. Powodzenia. Ja mam 110, Dale. Bierz. Powodzenia. Ja mam 58 wszystkiego, ale załatw ich, Dale. To wspaniałe. Brakuje 97. Równe 25 tysięcy. I darmowa kolejka dla wszystkich. Panie i panowie, witajcie na turnieju mistrzów Petera Gallaghera. Musisz walczyć mądrze. Myśl i reaguj. Niech to z ciebie samo wypływa. Słuchasz mnie? Nie myśl teraz o niej, tylko o przeciwniku. A może powinieneś o niej myśleć? Będziesz lepiej walczył. Masz pieniądze? Powodzenia. Będziesz następny. Wygramy te 200 tysięcy. Co powiedziałem? Wiem, mam myśleć o przeciwniku. Zrobisz to. Uda ci się. Come on, bring him
W porządku. Wygrałeś. Tylko przestań się tak podziwiać. Nie było źle. Ten facet to już przeszłość. Teraz oczyść umysł. Świetnie się spisałeś. Jeszcze jeden mały, a potem moja kolej. Widzisz, o czym mówiłem? Nie możesz się znaleźć w jego zasięgu. Szybki jak na swój wzrost. Cały czas masz trzymać dystans. Poznałeś go już, pamiętaj. Zatrzymaj się, pomyśl. Zmień taktykę, uderz. Przyjmuj ciosy, byle nie za wiele. Dziękuję. Postaram się. Pięknie, chodź tutaj. To była dobra robota. Tylko spokojnie. Boli cię? Siadaj. Spokojnie. Cholera. Spokojnie. Masz dwa złamane żebra. Co robimy? Zawalczyć. Dobra, skoncentruj się na walce i zapomnij o bólu. Słyszałeś, co powiedział? Tak, skoncentrować się na walce i zapomnieć o bólu. Nie tutaj. Tu. Up again.
Zaraz walczysz. Chcesz odpocząć? Żartujesz chyba. Dawaj go tu. Jak chcesz? Szybko? Wolno? Niech to nie wygląda na łatwiznę, ale... Chcę, żeby umarł. Panie i panowie, pora na główną walkę. Oto finał. Wnioskując z zakładów, czeka nas pojedynek stulecia. Zwycięzca otrzyma $200,000. Przegramy w najlepszym wypadku jedynie silny ból. Powitajmy wielkimi brawami mistrza naszego zespołu, Wiktora Niszczyciela Braga. Zaś w tym narożniku, panie i panowie, powitajmy ulubieńca kobiet, Taylora Pinknisha Hartwella. Dale, złap linę. Dale. Chodź, Dale.
Bierz to i wynoś się. Ale jeśli o mnie chodzi, nie daję ci zbyt wiele życia. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Popełniłeś błąd. Trzy dni w Disneylandzie. Włóż torbę. Jedźmy już. Co tam pakujesz? O Boże, to znowu oni. Spokojnie. Mieliśmy się spotkać z facetem, który ciągle bije naszego człowieka. Zapłać mu, Holmes. Przyjmę te pieniądze. Wystąpili. Dystrybucja w Polsce Art Vision, Warszawa. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Pan Film Studio. Tekst Piotr Zieliński, czytał Tomasz Knapik.